powtórzyć? Nie chciałbym kilka razy powtarzać tego bólu. No a jeśli by tak było, że życie jest tylko projektem? Nie ma ani Boga, nie ma ani nieba, ani piekła, nie ma, jest tylko projekt. No to byłbym niewolnikiem. Ale byś nie miał nawet wpływu na to, tak? Bo sam projekt się tworzy, tak? On się w kółko będzie narazał i w kółko się zamykał, tak? To jakbyś był wpakowany, tak jak ci powiedziałem, w ptaka, który jest zamknięty w klatce, tak? I on z tej klatki nigdy nie wyjdzie. Ta klatka zawsze będzie, czyli ten projekt zawsze będzie i ten ptaszek w klatce zawsze będzie, tak? Tylko niektóre istoty, tak jak mój kolega Damian, czy ja, czy na przykład teraz ty, jesteśmy, nam cały czas w świadomości krąży ta jedna myśl. Rafał, Arkadiusz, Damian, życie się kurwa powtarza, tak? Nie zauważyłeś tego, że życie się cały czas w kółko powtarza. Ja ci, Arkadiusz, mówiłem, że wyobraź sobie ten cały projekt jak na jednej wielkiej linii. Jakbyś miał kreskę, zrób sobie taką kreskę, masz białą kartkę, może być czarna, zrób sobie kreskę. I na tej kresce zrób sobie kółko. Ja sobie tak narysuję, żeby to sobie, jak będę ci mówić, żeby to zobrazować, tak? Żeby zrozumieć, o czym w ogóle mówię, tak? Chcesz, to ci mogę udostępnić, żebyś to zrozumiał, bo widzę, że masz problemy z zrozumieniem, do czego dążę, tak? Ja sobie wyobraź, Arkadiusz, że to jest projekt, tak? To jest nasze życie, tak? Biała kartka pusta. No biała raczej nie, bo my sobie pustkę wyobrażamy jako czerń. Choć pustka jest przezroczysta, dla przykładu można. No ale dajmy, że pustka jest czarna. I teraz tak, rodzi się wszechświat z pustki, tak? Nie będziemy już wchodzić w szczegóły co i jak. I teraz sobie, Arkadiusz, wyobraź, że ten cały projekt na linii czasu, dajmy linię, sobie zrobimy szarą, na linii czasu, oglądasz? Oglądam, widzę linię. Tak. On się pojawia cyklicznie. Tu był wszechświat. Tu był wszechświat. Tylko, że ten wszechświat. Tu był wszechświat. Znowu był. Znowu. Znowu. Oglądasz? No tak, widzę. Bo słyszę, że coś tam robisz, a się nie skupiasz na tym, co ja mówię. Nie no, słyszę cię, oglądam. No to cię uświadamiam, że na tej linii czasu był pierwszy wszechświat, nasze życie, znikł. On się skurczył, pyk, znowu się życie pojawiło. No tak, drugie kółko. Czyli powstaje taka parabola. Tylko skup się, Arkadiusz, bo nie wiem, co tam robisz. No przecież oglądam cały czas. Bo jakieś hałasy słyszę. Teraz sobie wyobraź tak, że my tylko wierzymy, że życie pojawiło się tylko raz. I idziemy do nieba, albo do piekła. Teraz na przestrzeni lat, w tą stronę, do przeszłości, choć to
Przeszłość może być przyszłością i teraźniejszością. I w tą stronę my już teraz sobie wyobraź, niebo już dawno powinno być. Rozumiesz, że jesteśmy w punkcie, gdzie powinno już niebo dawno być. Dawno już powinniśmy być w niebie, w piekle, albo w czysu, nie wiem. No, a tak się nie dzieje, Arkadiusz, tak? My cały czas tkwimy. Jest ptaszek w klatce, zamknięty. Klatka oznacza nasz świat, tak? A ptaszek to jesteśmy my, zamknięci w klatce, tak? I my, tej, no. I my z tej klatki nigdy nie wyjdziemy, bo jesteśmy częścią klatki, tak? I cały czas krąży mi to po głowie, cały czas ten. Cały czas się zastanawiam, czy wiara została stworzona tylko po to, żebyś uwierzył w to, że jak idziesz po życiu, widzisz światłość, twoje życie nie składa się z wielokrotności powtórzeń, tak? Że od razu z tego światła, jak tu jest światło, z powrotem wracasz do kolejnego, kurwa, mać życia, tak? Kolejnego kółeczka. No tak, kolejnego kółka. I ty z tej, chyba że jest jakaś istota, taki sobie tutaj ludzik, jakaś istota, z wielkim, kurwa, uśmiechem, i cię, kurwa, jak piłeczkę od ping-ponga przerzuca z powrotem do kolejnego świata, tak? Chyba że od razu, jak tylko przechodzisz przez, kończysz swoje życie i przechodzisz przez ten tunel, to od razu trafiasz z powrotem do tego samego życia, które miałeś, tak? Chyba że sobie wybierasz inne życie i co innego, ale w końcu i tak zatrzymujesz się na wielokrotności powtórzeń tego samego, tak? Czyli wielokrotnie będziesz powtarzał to samo. Nawet jakbyś przy różnorodności wielu żyć, nadal, kurwa, będziesz powtarzał to wszystko, bo w końcu wszystkie wybory zostaną już dokonane, a ty będziesz tylko je powtarzał, tak? Nawet ja bym był tobą, Arkadiusz, a ty mną byś był, to i tak to wszystkie opcje się w końcu kończą, tak? Czyli to, co zbudowałeś, jest wiecznością. Ta linia jest wiecznością, tak? Tak. Już powinno być rozstrzygnięcie w tej Już linii. Dawno powinno być rozstrzygnięcie. Czyli dawno powinniśmy być w niebie, tak? A wszechświat się rodzi. Jest ekspansja, czyli szersza się rozszerza i na końcu się zapada do jednego punktu. I znowu się rodzi. I znowu wybucha. I to jest nieskończoność powtórzeń. Dlatego cały czas krąży mi myśl po głowie, czy my się czasami nie kręcimy w jedno kółko, kurwa, powtórzeń, tak? Jak Ziemia się kręci, rotację robi wokół własnej osi, czy czasami my się tak w kółko nie kręcimy z naszym istnieniem, naszym życiem, tak? Nadal mam wiarę w Boga, nadal ona jest. Mam nadzieję, że chyba że ślepo wierzę, tak? Wolę wierzyć w Boga, wolę wierzyć, że po moim życiu jest niebo, czy że jest coś więcej, wyrwanie się z tego kręgu, niż, kurwa, wierzyć, że ten projekt sam się, kurwa, tworzył i sam został stworzony, tak? Rozumiesz, Arkadiusz? Bo wtedy jeśli byś przyszedł na Ziemię i miał pełną świadomość,
że twoje życie się drugi raz powtarza, byś utrzymał tą świadomość jako małe dziecko, tak? Jako małe dziecko byś utrzymał tą świadomość, że życie ci się powtarza, to znudziłoby ci się drzewo, kamień, wszystko by ci się ponudziło. Byś powiedział, po cholerę kurwa to niebo codziennie się przewija, skoro ja jestem tutaj więźniem, tak? Po co to drzewo rośnie, jest niby doskonałe, a sam projekt jest niedoskonały, tak? Bo jestem jako istota, jestem więźniem tej klatki, kurde, gdzie jest ptaszek, tak? Co, Arkadiusz, o tym myślisz? Przerażające jest, nie? No niestety, bardzo. No i moi koledzy, oczywiście nie będę już wnikał, jacy są, mniejsza o to, uważają Damiana za nienormalnego, tak? Jakiegoś powinien się leczyć. A Damian jest tak wkurwiony, bo on kiedyś mi się spytał, Rafał, czy nasze życie się powtarza? A ja mówię do niego, nie wiem, tak? Może się powtarza, tak? I Damian widocznie cały czas wałkuje sobie w głowie to. Jest cholernie wkurwiony, że ktoś się po prostu bawi naszym życiem. A ja chciałbym z nim jeszcze pogadać i powiedzieć mu, że nie wiem, Damian, tak? Czasami ten projekt sam się nie tworzy i sam... Bo on jest tego świadomy, ja wiem. Damian, mój ziomek, nie jest taki wcale głupi, tak? Skoro on jest świadomy tego, że może nasze życie się powtarzać. Ja mu też cały czas ta myśl mi krąży, kurwa, po głowie jak przeskakująca płyta gramofonowa, dobrze mówię, że to życie się powtarza. To tak samo ciebie, Arkadiusz, uświadamiam, że też może tak się dziać, tak? Oczywiście nie wszystkie istoty na tej ziemi mają tą pełną świadomość, że może tak się dziać, tak? Ludzie żyją z nutem rzeki, płynie rzeka sobie i oni tak po prostu sobie żyją, tak? Im się podoba to, że ten projekt tak się tworzy i nawet jakbyś im powiedział, że tak się dzieje, że może się tak dziać, to im wygodniej jest płynąć z nutem rzeki, tak? No tak. Taka gehenna powtarzania się, tak? Ja nadal wierzę, że jest Bóg, że jest życie wieczne, bo ja rozumiem, że mogło, no i religia powstała po to, żeby ptaszek miał nadzieję, żeby dostanie się z klatki, tak? Ja wolę wierzyć, że w końcu ta klatka się otworzy, ja w końcu sobie polecę, tak? Że się wyrwie z tej klatki. Wolę w to wierzyć. Uwierz mi, Arkadiusz, że wolę w to wierzyć, niż wierzyć, że nigdy się z tej klatki nie wydostanę, tak? No tak, Rafał. Wolę mieć nadzieję, niż jej w ogóle nie mieć, tak? Widzę, że milczysz, Arkadiusz. Milczę, bo mnie to przeraża. Jest przerażające, jest, tak? Kiedy sobie to uświadomisz, mnie też. Kiedy ja sobie niegdyś jeszcze, zanim się poznaliśmy, sobie też to uświadamiałem, też mnie to przeraziło, tak? Ja sobie wyobraziłem ten cały ten ciąg powtórzeń, tak? Że jest parabola i non stop się to powtarza, non stop. Ja nie sobie wyobraziłem ból. No plus jeszcze, ktoś mu powie, no ja mam kurwa willę, Porszaka kurwa i mam zajebiście, nie? Tak, no może dla ciebie w
w tym więzieniu zwanym życiem jest zajebiście, bo w więzieniu różnie bywa, tak? Jedni mają przejebane w więzieniu, że kurwa nawet miski kurwa z jedzeniem nie dostaniesz. Jest klawisz, który chodzi sobie udając kurwa mości pana i patrzy na klatki kurwa w tym więzieniu, że jeden kurwa głoduje i się z tego śmieje. A drugi kurwa jest tak kurwa obrzydliwie kurwa napchany kurwa żarciem, że kurwa się aż wnet kurwa bawi pozostałymi, tak? Rzucał wam kurwa okruszek kurwa chleba, jak na tym filmie kurwa mości panowie rzucali kurwa biednym ludziom chlebek i on kurwa się z tego cieszy. On kurwa wie, że jak z powrotem wróci do życia, to on kurwa będzie to samo robić. I on kurwa, on ma wyjebane, on po prostu będzie wiedział, że z powrotem. I wtedy, no, i wtedy życie, śmierć, nawet śmierć i ponowne narodziny nie mają wartości, tak? Wtedy nie kończymy równo tak samo nasze życie, bo ktoś powie, jedyna sprawiedliwość na tym świecie jest taka, że kończymy tak samo. A może się okazuje, że w ogóle nie kończymy tak samo. Wnet bym powiedział, że nie kończymy tak samo, bo to samo będzie się powtarzać, tak? Bo jeden będzie miał kurwa w chuj żarcia w tym więzieniu, to nie rozdrabniajmy się na jakieś willa, samochody i tak dalej. Ja mówię obrazowo. Jeden w tym więzieniu będzie miał w chuj żarcia i będzie się śmiał, a drugi kurwa będzie żebrał, albo kurwa umrze wnet nawet, nie mając tego jedzenia, tak? I znowu powracasz i znowu umrzesz z Tak. głodu. I w końcu się okazuje, że jesteś ptaszkiem w klasce, który się nie da wyjść, nic nie da się zrobić, tak? Wtedy żadne, kurde, kolory, drzewa, ptaki nie mają znaczenia, tak? I ktoś sobie to uświadomi, jeden się sobie to uświadomi i powie, oczywiście nie masz tej pewności, nigdy nie będziesz miał tej pewności, że jesteś ptaszkiem w klasce, tak? Bo po przejściu na drugą stronę jest reset, bo ktoś może się bawi w ten reset, albo sam projekt już resetuje ciebie automatycznie i wraca z powrotem. Tak jak kończy, jesteś już starym dziadkiem, kończy swoje życie, wychodzi z ciała, widzi światełko w tunelu, a te światełko w tunelu jest zwodnicze i z powrotem wracasz do życia, tak? Taka piłka ping-pongowa wraca z powrotem do projektu, tak? Wraca z powrotem do klatki. Czyli co? Czyli projekt jest elementem przeznaczenia. Albo projekt jest sam tylko takim czymś, które się samo stworzyło. Czyli, no, wiesz, wszechświat i wszystko, on jest po prostu. Powstało coś, a my jako istoty myślimy, że po naszym życiu jest jeszcze coś więcej, tak? A my cały czas będziemy tkwić w nieskończoność w tej klatce zwanym tym projektem, tym życiem i ptaszek nigdy z tej klatki się nie wydostanie. I to by znaczyło, że wiele religii powstało. No a religia może jest jakimś narzędziem tego projektu, żeby ludzie nie zwariowali, tak? Wyobraź sobie teraz, że każdy ma tą świadomość, że życie się powtarza, tak? No wyobraź sobie, że każde istnienie, które by przychodziło na Ziemię, było świadome, że ten projekt się powtarza, wie, że kurwa tylko morderstwa, wojny. Masz to teraz, tak? Ale to byłoby w ogóle masakra, byś się narodził i byś wiedział, że znowu będziesz przeżywał głód, krzywdę od innych najbliższych i całą resztę, tak? Nie wytrzymałaby tego dusza, tak? No może jakbyś miał tam willę, to by, czy samochód i piękne życie, kurwa, bogaty byłeś, to byś to wytrzymał. Ale kiedy w życiu przeżywałeś patologię, dusza by tego bólu nie ogarnęła. Będąc świadoma, że ty w nieskończoność to powtarzasz,
i byłaby możliwość zajrzenia w twoją duszę, na samo dno, to na samym dnie byłby taki ból, że byś tego kurwa nie ogarnął, tak? Za życie ciężko to ogarnąć, a co dopiero kurde, ja bym miał to przechodzić ponownie. Albo odkryć to w sobie, że było 1000 takich bólów. To byłaby masakra. Dlatego ci powiedziałem, że powinno być dawno już niebo, tak? Albo piekło, nie? No chyba rzeczywiście zimno jest elementem piekła, tak? Chyba, że stoi tam jakaś istota, jest gorsza niż szatan i się kurwa po prostu bawi i wysyła z powrotem ludzi na ziemię, tak? Bo jak ty chcesz to ogarnąć, tak? No albo zimno ta istota musi być gorsza niż demon, tak? Wyobraź sobie, że ta istota wysłała już miliardy, biliony, nie, kwadriony, to jest niewyobrażalna liczba, z powrotem dusz, kurwa, na ten, do tej klatki, tak? Tam stoi, chyba sobie siedzi, się śmieje i kurwa z powrotem, jak piłeczka od ping-pongowa, z powrotem, kurwa, wraca i kurwa do klateczki, ptaszku, tak? Ty z tej klatki nie wyjdziesz, tak? No Da, chyba, że... dała ta istota, no nie chcę powiedzieć, no ja wolę wierzyć, że jest Bóg i że ma szansę kurwa z tego się wydostać, tak? Bo jeśli byś nie miał wiary, byś kurwa zwariował, byś dostał w dekiel, nie? Tylko drugi powie, że wiara powstała po to, żeby ptaszek miał nadzieję, tak? Na wyjście z klatki. Ja wolę wierzyć, że jest Bóg i że się mogę z tej krateczki wydostać, tak? Mówię, chyba rzeczywiście to wieczny, ten wieczny powrót jest elementem piekła. Też tak ma. No ale nie ma piekła, rozumiesz? Ten projekt nie jest ani piekłem, ani niebem. Jest po prostu tylko nazwany życiem, tak? Jest tą klateczką, gdzie jest ptaszek, tak? To ja ci tu pokazałem tą klateczkę, to jest życie, tak? Jesteś w tej klateczce, tak? No tak, ale według opowiadań nie wiadomo do końca, jak wygląda to piekło, tak? Jeśli w ogóle, jeśli mówię na przykładzie tym, co rozmawiamy, nie mówię, że tak jest, tak? To piekło to nie jest piekło, tak? Ale życie nie jest ani piekłem, ani niebem. Życie nie jest samym też życiem, tak? Jest projektem, który w jakiś dziwny sposób zaistniał, a my jako istoty, które przewyższyły iloraz inteligencji i pozostałe gatunki, wciąż się zastanawiamy, czy jest ten Bóg, czy jest to niebo, czy jest ta nadzieja, czy my jako te ptaszki w klasie jesteśmy w stanie się z tego wydostać. I co jest poza tą klatką, tak? Czy jednak jest to niebo, jest ta nadzieja na wydostanie się z tej klateczki, czy my będziemy wiecznie w tej klateczce siedzieć, tak? No tak. Czy wystarczy mi jako istocie wierzyć w Boga, na dobrego Boga, wierzyć w Jezusa Chrystusa i to. I wystarczy to, że skoro ja wierzę, że ja się z tej kateczki wydostanę, tak? Bo wierząc w szatana, szatan zawsze ci powie, że będziecie kłamać i tak dalej, tak? Może tą istotą, która tam siedzi i wysyła z powrotem ludzi, kurwa, jeden z sługusów tego szatana jest, że z powrotem, choć ta istota jest bezduszna, gorsza niż szatan. No, ta istota przewyższyła kurwa szatana, rozumiesz? Że ona z powrotem ludzi wysyła na piekło. Ona nie ma ani... To jest kurwa jakiś chuj wie byt, który... No chuj wie, ona... Nie, ciężko kurwa go określić, tak? Jest gorszy niż szatan ten byt, tak? Że z powrotem wysyła ludzi do krateczki, tak?
Chyba, że powstał po to ten byt, że żebyś w końcu uwierzył w Pana Boga i w końcu uwierzył w Jezusa Chrystusa i z tej klateczki się wydostał, tak? No to zobacz. Żebyś miał nadzieję, tak, na to wydostanie się z tej klateczki. No to zobacz. Bo wtedy cały projekt, całe te życie, cały ten projekt nie miałby sensu, tak? Po chuj robić coś, po chuj robić klatkę z ptaszkiem, kiedy ten ptaszek z tej klatki nie może się wydostać, tak? Co byś musiał zrobić takiego wielkiego, żeby się wydostać z tej klateczki, tak? No chyba jedynym rozwiązaniem wydostania się z tej klateczki tego ptaszka jest wiara w to, że Bóg istnieje, że Pan Jezus, kiedy przyszedł na świat i mówił, że wierząc we mnie macie życie wieczne, to oznacza to, że ty jako ten ptaszek jesteś w stanie się z tej klateczki wydostać, tak? Bo jeśli nie użyjesz narzędzia wiary, a niektórzy mówią, że wiara przenosi góry, wiara, dzięki wierze możesz chodzić nawet po wodzie, to wierząc w Jezusa Chrystusa jesteś w stanie się wydostać z tej klateczki, tak? Bo wtedy tylko jedyne to ma sens, tak? No bo jeśli nie użyjesz narzędzia wiary, jako dusza, jako energia, jako coś nieskończona i dusza nieśmiertelna, jeśli ty wierzysz w Jezusa Chrystusa, to jesteś wtedy ewentualnie z tego się wydostać, skoro Jezus Chrystus mówił, że jeśli będziesz we mnie wierzył, choć inne jeszcze zasady Jezus Chrystus mówił, że trzeba być dobrym, żeby się wydostać, no to skoro jeśli będziesz wierzył, że w Jezusa Chrystusa się wydostaniesz się stąd, no to rzeczywiście się wydostaniesz, tak? Bo inaczej innej opcji nie widzę, żeby się z tej klateczki wydostać, tak? No tak, wtedy pokonasz tą istotę, tak? Jak jeśli ta istota tam jest, to pokonujesz automatycznie też i tą istotę, tak? Bo niektórzy mówią, że po życiu właśnie jest tam to taka istota, która z powrotem sprowadza ludzi do życia, tak? Ja to nie, gdzieś tam to przeczytałem, gdzieś tam, czy tam ktoś weszedł przez, jak to się mówi, nie przez sen, nie przez wizję, tylko przez, jak to się nazywało? Dejawi? Nie dejawi, tylko, no tam macha ci tym kółeczkiem, albo te kółeczko się kręci i wpadasz w trans taki. Żeby wyciągnąć od ciebie, co się działo w twoim życiu. Tak? Nie telepatia. Jak to się nazywało, Arkadiusz? Czekaj. No wiesz, on tam macha tym kółeczkiem na sznureczku i wprowadza cię w ten trans, żeby wejść w twoją świadomość. Ja zapomniałem. Mam prawo zapomnieć. O tak, że powieki ci opadają. No coś... dokładnie i on tam... I możesz się spytać, przyniesiemy teraz się do czasu dzieciństwa i co tam się działo, no wiesz o co chodzi, nie? No to gdzieś to czytałem, że wprowadzając takiego człowieka w trans, czy to było w śnie, czy to jasnowidz widział, że jest po tej stronie istota, która z powrotem te dusze nie... nieśmiertelne z powrotem do życia, tak? I lecąc do Boga, nie możesz się nigdzie oglądać, nigdzie nie spoglądać, tylko być wpatrzony w światło, oczywiście mając wiarę, tak? W Jezusa Chrystusa i tak dalej. Jesteś w stanie pokonać tą istotę i dopiero dostać się tam, gdzie Pan Jezus i Pan Bóg jest i Duch Święty i jest niebo, tak? Mój, to było przerażające, jest prawdą. Gdzieś to czytałem, tak? No ja bez powodu ci się takie coś nie mieści po prostu w głowie, bez powodu. Nic się nie dzieje.
Bo ja też czasami mam takie wrażenie, ja bym jakąś czynność daną powtarzał, nie? Ale nie wiem, czy czasami to nie jest. Informacja sama dla ciebie. Czy sam sobie wysyłasz przez sny informacje? Słuchaj, Arkadiusz, to się powtarza, tak? No tak. Pomyśl, masz déjà vu. No kurczę, no déjà vu jest elementem, że nagle ci się pojawia przyszłość i ty już to wykonałeś i za chwilę tą czynność wykonasz, tak? Ja kiedyś u wuja na gospodarstwie miałem chwilę przed, miałem déjà vu, że ładuję ziarka do worka, tak? Bo kombajn zebrał ziarka i tam było rozsypane i miałem déjà vu, że ja ładuję ziarka do worka. I za chwilę, dosłownie jakbym puścił film drugi raz, ja te ziarka ładuję do worka. I nagle takie przerażenie dostałem, że wiedząc, mają świadomość, że przed chwilą miałem déjà vu i robię to samo, tak? I to nie raz w życiu tak jest, tak? Bo ludzie dosyć często mają déjà vu, nie? Oczywiście nie jest to często, ale się zdarza, tak? No, Czyli jeden już czy. sama informacja, że się tak dzieje, sam ty sobie dajesz informację, słuchaj, no stop, to się powtarza. Czyli twoja świadomość gdzieś tam w głębi jest, sam sobie dajesz informację nie tylko przez sny, ale też i przez sen na jawie, czyli te déjà vu, że Rafał, słuchaj, to ci się non stop powtarza. Dana czynność. Tak. No już bardziej określić tego wszystkiego nie potrafię, tak? Dlatego ja wolę wierzyć w Jezusa Chrystusa, uparcie wierzyć, choć wolę wierzyć i mam nadzieję, że moja wiara jest prawdziwa, wolę wierzyć w Jezusa Chrystusa i mieć nadzieję, że Pan Jezus w końcu otworzył tą klatkę i powie Rafał, będąc ptaszkiem, Rafał, chodź z tej klatki, nie siedź już w tej klatce, tak? Bo pamiętaj, narzędzie wiary jest potężnym instrumentem, tak? I moim zdaniem to jest jedyna droga wyjścia z tej klatki, tak? Wierząc w Jezusa Chrystusa, tak? Bo innej opcji w ogóle nie widzę. Wiara jest potężnym narzędziem, tak? Wiara jest No. potężnym instrumentem, potężnym narzędziem, tak? Wiara jest bardzo silna. Tak, i ty jako dusza, jako byt, wierząc albo w tą klateczkę i tego ptaszka, więc będziesz cały czas w tej klateczce, wierząc w to, że jesteś w tej klateczce, cały czas będziesz w tej klateczce, lub wierząc w Boga i Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, masz szansę wydostać się z tego, bo wiara jest potężnym narzędziem, tak? Jeśli będziesz źle wierzył, możesz naprawdę naszkodować sobie w duszy, tak? Szkody możesz porobić wiarą, tak? Choć i też możesz wiarą wiele osiągnąć, tak? No tak, trzeba zdrowo wierzyć. No, choć nie zawsze to wychodzi, bo ja uważam, że nadal są demony na świecie i one wszystko robią, żebyś był tym ptaszkiem, kurde, w klatce i się z tej klatki nigdy nie wydostał, tak? Uja, ten No? ktoś. Ta istota, ona musi mieć pomocników na ziemi też. Nie wiem, już zostawmy tą istotę w spokoju. Swoje powiedziałem, że jest bezduszną istotą, skoro wysyła z powrotem ludzi na ziemię. Chyba, że takie zadanie mam. Nie wiem. Ja to zadanie jej nie przydzieliłem. Bynajmniej wolę mówię ci, Arkadiusz, wierzyć wiarą, że Boga, Jahwe, wolę wierzyć w Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego i ciągnąć
kurde, tą kulawą moją wiarę do końca moich dni, na dzień dłużej po śmierci, i mieć nadzieję, że z tej klatki się wydostanę, niż nie wierzyć w nic i tkwić w tej klatce w nieskończoność, tak? Na tym się Arkadiusz zakończy. No dobrze.